Chciałbym z tego miejsca wszystkich bardzo serdecznie powitać na nabożeństwie. Witam wszystkich internautów. Cieszymy się, że jesteście z nami i cieszymy się, że przynajmniej w części nabożeństwa będziecie razem z nami uczestniczyć. Myślę, że będzie to dobry czas spędzony przy Bożym Słowie. Przed kazaniem Słowa Bożego wysłuchamy tekstu Słowa Bożego wprowadzającego do kazania. Księga Objawienia, 13 rozdział i 18 werset. Tu trzeba mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii. Jest to liczba człowieka, 666. Dziękuję za ten tekst, za przeczytanie tego tekstu. Dzisiaj będzie taki elektryzujący, rozpalający umysły temat. Temat, który jeżeli wbijecie w Google wyszukiwarkę 666, to tam jest, wyskoczy wam tyle materiału, że pewnie życia nie starczy, żeby to wszystko przeczytać, ogarnąć czy wysłuchać. Więc ja dzisiaj będę mówił dosyć skrótowo, bo muszę się wyrobić w czasie. I chciałbym może zacząć od takiej historii. Kiedyś, kiedy tutaj mówiłem kazanie, to tutaj w jednym z pierwszych rzędów siedział pewien brat. I po kazaniu on przyszedł i powiedział: słuchaj, chciałem ciebie bardzo przeprosić, ale zasnąłem na twoim kazaniu. Zupełnie niepotrzebnie, bo jestem krótkowidzem, moje okulary są trochę za słabe, więc i tak nie widzę za dobrze. Więc jeżeli ktoś chciałby się dzisiaj zdrzemnąć, temat go nie interesuje, to jak najbardziej można to zrobić, i tak nie będę widział. A my przejdziemy do tego dla niektórych ekscytującego tematu. Kto to jest? Kto kryje się za tą tajemniczą liczbą 666? Wielu ludzi zadaje sobie to pytanie. W internecie krążą różne wyjaśnienia. Są podawane różnego rodzaju, niektóre bardzo fantastyczne wyjaśnienia tego tekstu, tej liczby. My dzisiaj spojrzymy na tą liczbę, ale od takiej strony bardziej duchowej. Ja nie będę jej wyliczał, proszę się nie bać, nie będę tego robił, nie będę was zanudzał, ale tak spojrzymy trochę przekrojowo, jak to w ogóle wygląda w egzegezie, w biblistyce, jakie są propozycje w ogóle wyjaśniające ten tekst. Otóż niektórzy uważają, że za tą liczbą kryją się rzymscy cesarze. Taką najczęściej powtarzającą się propozycją to jest cesarz Neron. I jeżeli w języku albo greckim, albo hebrajskim tam odpowiednio to ustawicie i podstawicie wartości liczbowe pod to imię, to wychodzi 666. Niektórzy uważają, że prezydenci Stanów Zjednoczonych, tak, kryją się za tą liczbą, tak? I niektórzy proponują tam Reagana, czy proponowali, bo to jest już historia, przeszłość. Niektórzy proponują obecnego prezydenta albo tego, który był przed nim, Trumpa. No, różne propozycje możemy w internecie zobaczyć. Bardzo dobrze w tą liczbę komponują się papieże. Tak? Tutaj, jeżeli macie troszeczkę inwencji, to jakiekolwiek imię papieża weźmiecie, to można to tutaj bardzo dobrze dopasować. Bardzo dobrze się tutaj właśnie oni komponują, wpisują w tą liczbę. Jednym z takich może bardzo znanych wyjaśnień, które jest tutaj w naszym środowisku, to jest Vicarius Filii Dei, tak? Łacińskie określenie urzędu papieskiego, zastępca Syna Bożego. I jeżeli podstawicie wartości liczbowe z języka łacińskiego pod tą
pod ten tytuł, to otrzymacie 666. Niektórzy uważają, że to jest chip komputerowy, tak, który tam gdzieś będzie w pewnym momencie wszczepiany pod skórę. Niektórzy interpretują to tak, że internet, tak, www, tak, jeżeli podstawicie tam też te wartości liczbowe pod to wyrażenie, to też otrzymacie 666. Więc za każdym razem, kiedy tam powiedzmy wchodzicie do internetu, na strony internetowe, to wiadomo, gdzie się udajecie. Spójrzmy jeszcze raz na ten tekst, przeczytajmy go. Tu potrzeba mądrości. Ten, kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba człowieka, a liczba jej 666. Tak, Apokalipsa, 13 rozdział, 18 werset. Tu potrzeba mądrości. Oczywiście chodzi o Bożą mądrość, nie tą internetową, nie tą, którą gdzieś tam możemy zdobyć na forach dyskusyjnych, ale chodzi tutaj o Bożą mądrość. Kto ma mądrość, niech obliczy liczbę zwierzęcia, liczbę bestii. Jest to liczba 666, a więc tekst nam mówi, że tą liczbę można obliczyć. Jest możliwość jej obliczenia, ale jest jeden warunek. Kto ma mądrość? Tak? I wielu tych, którzy uważają, że tą mądrość mają, to w internecie tak prezentują swoje jakieś rozważania czy propozycje. Zwróćmy uwagę, że w 17 wersecie, tym wcześniejszym wersecie jest powiedziane, że to imię, ta liczba znajduje się na pieczęci bestii. Bestia będzie pieczętować i na jej pieczęci znajduje się albo ta liczba, albo imię bestii. To też jest bardzo ciekawe, tak? Bo zobaczcie, w 7 rozdziale Apokalipsy mamy pieczętowanie ludu Bożego. Lud Boży otrzymuje pieczęć Bożą. Co jest tą pieczęcią? Kiedy otworzycie 14 rozdział i pierwszy werset, to tam jest powiedziane, że na czołach ludu Bożego, na czołach 144 tysięcy jest imię Boga i imię Jego Syna, tak? Imię Baranka Bożego. A więc pieczęć zawiera imię. Pieczęć Boża zawiera Boże imię, a pieczęć bestii zawiera imię bestii. W Pompejach znaleziono taki napis, który mówił: kocham tą, której liczba wynosi tam 519. I tak naprawdę nikt postronny nie znał znaczenia tej liczby, tak? Nie był w stanie nawet wyliczyć imienia tej ukochanej, tego człowieka, który napisał ten napis, tak? Bo można było zastosować różne propozycje, tak? I moglibyście znaleźć kilkanaście imion, które by pasowały do tej liczby. Jedynie ci, którzy znali tego człowieka młodego, jego przyjaciele, tam koledzy, oni wiedzieli, kogo on miał na myśli. Może ta ukochana wiedziała, że to o niej jest powiedziane, ale nikt postronny nie był w stanie wyliczyć tego imienia. I podobnie jest tutaj, tak, z imieniem bestii. Jeżeli wiemy, kto to jest, jeżeli wiemy, do kogo to się odnosi, to jesteśmy w stanie to imię wyliczyć. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, nie będziemy tego wyliczać. Nie chciałbym się tym zajmować, bo podejrzewam, że się na tym też nie znam, ale zajmiemy się duchowym znaczeniem tej liczby. Jakie duchowe znaczenie kryje się za tą liczbą?
jakie ona ma duchowe przesłanie, bo jeżeli odkryjemy jej duchowe znaczenie, jej duchową wagę, to będziemy mogli łatwo rozpoznać, kto tak naprawdę za tą liczbą się kryje, albo co za tą liczbą się kryje. Chciałbym, żebyśmy jeszcze dokonali pewnego porównania. Otwórzmy szósty rozdział Księgi Piątej Mojżeszowej, Księga Powtórzonego Prawa, szósty rozdział i ósmy werset. Piąta Księga Mojżeszowa, Księga Powtórzonego Prawa, szósty rozdział i werset ósmy. I zwróćcie uwagę, że w piątym rozdziale są wymienione przykazania dekalogu, tak? Bóg wymienia przykazania dekalogu, które otrzymał Mojżesz. Potem jest wezwanie do tego, żeby być posłusznym Bogu, żeby kroczyć tą drogą przykazań. W czwartym wersecie szóstego rozdziału mamy to słynne Szema Izrael, wyznanie wiary Izraela. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem, Pan jedyny. Piąty werset mówi, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej siły. I zobaczcie na ósmy werset. Przywiążesz je jako znak na ręce i jako ozdobę między oczami. Te słowa, Boże prawo, Tora, miały być jako znak między oczami i miały być przywiązane do ręki. Zobaczcie, to jest dokładnie to samo, co robi bestia, tak? Ona też pieczętuje na czole i na ręce. Co tutaj oznacza ta Boża pieczęć, Boży znak? Oznacza posłuszeństwo Bogu, oznacza kroczenie Bożą drogą, drogą Bożych przekazań, oznacza słuchanie tego, co Bóg mówi i postępowanie w ten sposób. Zatem pieczęć bestii oznacza postępowanie przeciwne Bogu, tak? Oznacza przestrzeganie przykazań bestii, które są przeciwne Bożym przykazaniom. Oznacza postępowanie wbrew Bogu, wbrew temu, co Bóg powiedział, wbrew temu, co Bóg nakazał czy ustanowił. To jest posłuszeństwo bestii, kroczenie za jej głosem, za jej przykazaniami. Tak więc znak na czole czy ręce oznacza to, do kogo należysz. Oznacza to, kogo słuchasz w swoim życiu i oznacza, za kim w swoim życiu idziesz. Kto jest na pierwszym miejscu w twoim życiu. Kto zajmuje pierwsze miejsce w twoim sercu, w twoim życiu, w twojej rodzinie. Kto jest dla ciebie najważniejszy? Kogo tak najbardziej kochasz z całego swojego serca, z całej swojej duszy i z całej swojej siły? Wróćmy do 18 wersetu z tego 13 rozdziału. Jest tam powiedziane, że jest to liczba człowieka. 666 to jest liczba człowieka. Dlaczego jest to liczba człowieka? Jeszcze pomyślmy nad jednym. Jeżeli jest liczba człowieka, to jest także liczba Boga. Dlaczego 666 to jest liczba człowieka? Człowiek został stworzony szóstego dnia. Bóg uczynił człowieka szóstego dnia. Stworzył go, uformował, ukształtował i umieścił w ogrodzie Eden szóstego dnia. Szóstego dnia stworzenia. Sześć to liczba człowieka. W Księdze Daniela, w trzecim rozdziale i pierwszym wersecie mamy historię, kiedy król Nebukadnezar kazał postawić olbrzymi posąg i kazał oddawać cześć temu posągowi. Kto nie odda czci temu posągowi, zostanie zabity, tak? Zostanie zlikwidowany, poniesie karę śmierci. Zwróćcie uwagę, że to jest bezpośrednie nawiązanie do Księgi Objawienia, do 13 rozdziału. Tam też jest mowa o postawieniu posągu, tak? O postawieniu obrazu bestii i o nakazie oddawania czci temu posągowi. A kto nie odda czci temu obrazowi, temu posągowi bestii, zostanie zabity.
zobaczcie, że jest tutaj bezpośrednie nawiązanie do tego 13 rozdziału z Apokalipsy. Jak wielki był ten posąg postawiony przez króla Nebukadnezara. Miał 60 łokci wysokości i 6 łokci szerokości. Tak? Niektórzy mówią, że no musiał mieć jeszcze te 6 łokci grubości. Nie? Ale tekst biblijny mówi nam 60 łokci wysoki, 6 łokci szeroki. Dlaczego taki wymiar? Bo 6 to jest liczba Babilonu. 6 to jest liczba człowieka. Człowiek stawia się w miejsce Boga. Budowniczowie wieży Babel, tak? Księga Rodzaju, 11 rozdział i tam są wersety od 3 do 5. Jest mowa o budowniczych wieży Babel. O ludziach, którzy postanowili zbuntować się, postanowili iść inną drogą niż Bóg wyznaczył. I tam, kiedy będziecie czytać ten fragment, to zauważycie, że tam są takie zaimki osobowe. My zbudujemy, postawimy, zrobimy i powiedzmy bibliści mówią, że w tym tekście 6 razy występują te zaimki. 6 razy. Dlaczego? Bo Babilon to symbol buntu przeciwko Bogu. Bo Babilon to symbol sprzeciwu wobec Boga, wobec tego, co Bóg powiedział. Bo Babilon, czy Babel, wówczas wieża Babel, to symbol postawienia człowieka w miejsce Boga. To moment, kiedy człowiek powiedział, ja pójdę swoją drogą, ja postawię swój pomnik na ziemi, ja będę czcił Boga w taki sposób, w jaki ja chcę, w jaki mi się podoba. 6 to symbol buntu i odstępstwa od Boga. W 14 rozdziale Księgi Izajasza mamy szyderczą pieśń o królu Babilonu. My bardzo często ten tekst odnosimy do szatana, ale takie pierwsze znaczenie i pierwsze odniesienie to jest do króla Babilonu. Tam jest powiedziane, zaśpiewasz szyderczą pieśń o królu Babilonu. I w 14 rozdziale Izajasza i w wersetach 13 do 14 mamy te słynne słowa, które wypowiada król Babilonu. Tak? Ja wstąpię na obłoki, zrównam się z Najwyższym, wstąpię na górze narad. I znowu, w tych dwóch wersetach, w tych słowach, które wypowiada król Babilonu, 6 razy występują te zaimki osobowe. Ja. 6 razy. Liczba 6 to liczba Babilonu. Liczba 6 to liczba odstępstwa od Boga, buntu wobec Boga, wobec Bożej drogi, wobec tego, co Bóg powiedział. W British Museum są takie dwa amulety. Możemy oglądać takie dwa amulety, takie dwa magiczne kwadraty, które mieli kapłani babilońscy. I te kwadraty są tak zbudowane, to jest taki, nie mam tutaj nic takiego kwadratowego, ale one są tak zbudowane, że mają 6 rzędów poziomo i 6 rzędów pionowo. W każdym rzędzie jest jedna liczba, to są liczby od 1 do 36. I to jest ciekawe, bo jakkolwiek, jak będziecie zliczać albo poziomo każdy rząd, to w każdym rzędzie będzie 111. Jak będziecie pionowo zliczać te liczby w poszczególnych rzędach, to znowu wyjdzie suma 111. Tak? Ale jak te 6 zliczycie, to wychodzi 666. Tak? Dlaczego? Bo liczba 666 to jest liczba pogańskich kultów w Babilonie. To jest liczba odstępstwa od Boga. Tak? To jest liczba, kiedy człowiek postanowił czcić Boga we własny sposób, w sposób własnego pomysłu. Tak? Postanowił ustanowić swoje prawa, swoje przykazania i to, co ustanowił, nazwał Bożą drogą. Tak? Ale jest to droga odstępstwa od Boga.
Spójrzmy na jeszcze jeden tekst, w którym występuje liczba 666. To jest pierwsza królewska. Pierwsza księga królewska, 10 rozdział i 14 werset. I tam, w tym 10 rozdziale pierwszej księgi królewskiej, mamy opis Salomona. Tak? Jakim był wspaniałym królem Salomon? Jak bardzo był bogaty, ile miał bogactwa, jakie miał zasoby. No są wymienione wspaniałe rzeczy. Człowiek sukcesu. I w 14 wersecie mamy powiedziane tak. Waga złota, które co roku napływało do Salomona, wynosiła 666 talentów. Zobaczcie. Człowiek sukcesu, który w złocie, bo miał dużo więcej dochodów, ale w złocie zarabiał 666. A w 11 rozdziale i w pierwszych dwóch wersetach, czyli chwileczkę później, macie napisane odstępstwo Salomona. Tak? Ten człowiek sukcesu, ten człowiek, który zarabiał 666, to czytamy, że pokochał wiele cudzoziemskich kobiet z narodów, które Pan powiedział Izraelitom, nie będziecie się łączyć z nimi, gdyż z pewnością nakłonią wasze serca ku swoim Bogom. Salomon jednak przylgnął do nich z miłością. Człowiek sukcesu, 666, symbol sukcesu bez Boga. Człowiekowi udało się osiągnąć sukces bez Boga. Wspaniały sukces, tak? Wspaniały, moglibyśmy powiedzieć, zarządca, biznesmen. Wspaniały sukces, ale osiągnięty bez Boga, poza Bogiem, obok Boga. 666 to symbol odstępstwa, buntu, fałszywych kultów. To symbol tego, kiedy człowiek stawia siebie w miejsce Boga i on podejmuje decyzję według własnego, widzimisię, według własnego uznania. To symbol sukcesu bez Boga. Symbol sukcesu, który człowiek osiąga obok Boga. 666. Otwórzmy Księgę Objawienia, tym razem na 15 rozdziale i drugi werset. Księga Objawienia, Apokalipsa, 15 rozdział i werset drugi. I apostoł Jan pisze takie słowa. I zobaczyłem jakby szklane morze, zmieszane z ogniem oraz tych, którzy zwyciężają bestię i jej obraz i liczbę jej imienia, jak stali nad szklanym morzem i mieli harfy Boga. Mamy tutaj opis zbawionych, którzy odnieśli zwycięstwo, albo jak mówi mój przekład, którzy zwyciężają bestię, jej obraz i liczbę jej imienia. To oznacza, że my w naszym życiu, by znaleźć się nad szklanym morzem, musimy odnieść zwycięstwo nad liczbą jej imienia. Odnieść zwycięstwo nad liczbą jej imienia. W jaki sposób możemy tego dokonać? W jaki sposób możemy odnieść zwycięstwo nad liczbą 666, nad tymi szóstkami. Wróćmy do opisu stworzenia z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Człowiek został, powiedzieliśmy sobie, stworzony szóstego dnia. 31 werset tego rozdziału mówi nam, że kiedy Bóg uczynił człowieka, to tam czytamy, że Bóg widział, że wszystko było jakie? Bardzo dobre. Czy czegoś brakowało temu człowiekowi szóstego dnia? Zobaczcie, wszystko było. Miał wszystko, co potrzebne do jedzenia, do spania, do cieszenia się. Wszystko było bardzo dobre. Miał żonę, kochającą żonę. No tylko się cieszyć, no tylko korzystać z życia i żyć życiem. Czy czegoś brakowało człowiekowi do życia?
I potem mamy, to jest szósty dzień. Moglibyśmy powiedzieć obrazowo szósty poziom życia człowieka, taki ziemski. Mam wszystko, mam sukces, mam co jeść, mam gdzie spać, mam rodzinę, mam żonę, mam dzieci. Wystarczy, tak? Czego więcej w życiu trzeba? Ale drugi rozdział Księgi Rodzaju, drugi i trzeci werset mówi, że Bóg, gdy szóstego dnia dokończył dzieła stworzenia, to czytamy, że siódmego dnia odpoczął, siódmego dnia błogosławił człowiekowi i ten siódmy dzień uświęcił, uczynił świętym. Człowiekowi brakowało tego, mówiąc obrazowo, siódmego poziomu. Tak? W szóstym dniu człowiek był w centrum, tak? Bo wszystko zostało stworzone ze względu na człowieka i człowiek został umieszczony w raju, został umieszczony, uczyniony przez Boga królem stworzenia. Ale siódmy dzień mówi nam, że to wszystko pochodzi od Boga, że Bóg jest nad człowiekiem, że to Bóg udziela odpocznienia, że to Bóg udziela błogosławieństwa, że to Bóg czyni świętym. Zobaczcie, Bóg nie uczynił żadnej materialnej rzeczy jakiejś dodatkowo dla człowieka. To nie była żadna materialna rzecz. To był czas. Bóg uczynił czas, okres czasu, który miał być świętym czasem. Po co? Po to, żeby człowiek wypełnił pustkę, która była w jego życiu. To rzecz, żeby Bóg wypełnił tą pustkę, która była w jego życiu. I gdyby człowiek został na szóstym poziomie, to jego życie po prostu byłoby takim ziemskim, zwykłym życiem. Czegoś by brakowało. Siedem to liczba pełni, to liczba pełności. Pełny tydzień stworzenia to jest siedem, tak? Kiedy człowiek zostanie na szóstym poziomie, na szóstym dniu, czegoś mu będzie brakować w życiu, będzie niepełny. Jego szczęście będzie niepełne, jego sukces będzie niepełny. Człowiek musi wejść w swoim życiu na ten siódmy poziom, do tego siódmego dnia, który Bóg ustanowił i który symbolizuje sukces z Bogiem, życie z Bogiem, tak? Życie w odpocznieniu od Boga, życie w Bożym błogosławieństwie. Siódmego dnia Bóg jest na pierwszym miejscu, to Bóg jest stworzycielem, to Bóg jest dawcą, to Bóg jest tym, który daje błogosławieństwo i który daje odpocznienie i który udziela świętości. Siedem to liczba takiej pełności i dopełnienia. Bez Boga człowiek jest niepełny, człowiek nie osiąga pełnego sukcesu. Mija się z Bogiem, mija się z celem swojego życia na tej ziemi. Dzisiaj studiowaliśmy w lekcji też taki przykład, kiedy Izraelici dotarli pod Jerycho i Bóg nakazał im, żeby siedem dni, tak, okrążyli to miasto. Siedem dni, a siódmego dnia siedem razy. Tak? Gdyby oni zrobili to sześć dni, nie? To byłby taki ziemski poziom, ale Bóg za mało, czegoś by brakowało, ale siedem to jest ta Boża pełnia, tak? Mury się zawaliły, kiedy siódmego dnia zrobili to siedem razy, kiedy okrążenie wobec tego miasta zrobili siedem razy, tak? Bóg mówi w ten sposób, że my musimy w naszym życiu wejść wyżej. Nie wystarczy toczyć życia na tym szóstym poziomie, nawet jeżeli mamy sukces w życiu, nawet jeżeli wszystko jest bardzo dobrze, tak jak było tego szóstego dnia, kiedy mamy wszystkiego pod dostatkiem, to Bóg mówi, że jest jeszcze ten wyższy poziom, tak? Jest siódmy dzień i On nam mówi o tym, że jest Bóg, który chce być Panem i Królem naszego życia, który chce decydować o tym, co dobre, a co złe, który chce, żebyśmy go czcili w odpowiedni sposób, żebyśmy nie robili tego według własnego pomysłu, bo serce człowieka jest zawodne i go może zwieść. I dlatego Bóg powiedział, jak sobie życzy, żeby mu oddawać tą cześć i chwałę.
I Bóg chce, żebyśmy weszli na ten siódmy poziom naszego życia, abyśmy weszli do tego siódmego dnia odpocznienia. Tak, w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale mamy nawet takie wezwanie, abyśmy weszli do Bożego odpocznienia, abyśmy weszli do tego odpocznienia, w którym Bóg już odpoczął siódmego dnia, tak, przy stworzeniu świata. I Bóg nas zaprasza, żebyśmy weszli na ten wyższy poziom w naszym życiu. I tak jak mówi Księga Objawienia, żebyśmy odnieśli zwycięstwo nad liczbą jej imienia. Jeżeli człowiek zostanie tylko na 6. poziomie swojego życia, na tym 6. dniu, na tej 6. liczbie, to poniesie klęskę w swoim życiu. Bóg pragnie, abyśmy zwyciężyli liczbę jej imienia, abyśmy poszli na wyższy poziom egzystencji i życia, żebyśmy Boga uczynili Panem i Królem naszego życia i żeby Bóg był tym, który wypełni nasze życie i nasze serca. Jak odnieść zwycięstwo nad liczbą imienia bestii? W jaki sposób Pan Jezus odniósł zwycięstwo, kiedy był kuszony, atakowany przez szatana? Tak? Pamiętamy po chrzcie, kiedy szatan wodził go po pustyni. To w którymś momencie Pan Jezus powiedział, odpierając te ataki szatana, powiedział w Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, 4 werset. Powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie wystarczą dobra materialne do życia. Nie wystarczy, żeby wszystko było, tak jak 6. dnia, wszystko było bardzo dobrze. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Czy my karmimy się tym Bożym Słowem? Czy żyjemy tym Bożym Słowem? Czy to Słowo nas pociąga i fascynuje? Wiele osób, kiedy przeżyło swoje nawrócenie, no to byli zafascynowani Słowem Bożym, tak? Pochłaniali to Słowo Boże. Ale potem czasami ta miłość, ta fascynacja gdzieś tam ulega takiemu przygaszeniu czy takiej oziębłości. Słowo Boże nas wzywa, Bóg nas wzywa, abyśmy nie zostali tylko na tym 6. poziomie, ale żebyśmy weszli na ten 7. poziom i karmili się Bożym Słowem, żyli nie tylko materialnymi dobrami, nie tylko zwykłym fizycznym chlebem, ale żebyśmy karmili się Bożym Słowem, bo Jego słowa są duchem i życiem. Bez tych słów nie ma życia. Będzie życie takie zwykłe, fizyczne, ale ono pewnego dnia się zakończy, ale życie wieczne jest tylko na tym 7. poziomie. Kiedy Boga uczynimy Panem i Królem naszego życia, kiedy Jezus Chrystus stanie się naszym osobistym Zbawicielem. Kiedy Pan Jezus rozpoczynał swój dzień, to rozpoczynał swój dzień z Bogiem. Tak? W Księdze Izajasza, 50 rozdziale, 4 wersecie czytamy prorocze słowa, które wypowiada Pan Jezus, który mówi, że każdego ranka Bóg budzi moje ucho, abym słuchał i uczył się, jak ci, którzy się uczą, którzy są uczniami. Każdego ranka budzi moje ucho. Tak? Czy my rozpoczynamy dzień z Bogiem? Czy karmimy się tym Bożym Słowem? Tak jak chlebem. Czy to Słowo nas dalej pociąga i fascynuje? Czy stało się już takie mało znaczące dla naszego życia? Czy w naszym życiu pytamy Boga o radę, co powinniśmy zrobić? Czy sami po prostu podejmujemy pewne decyzje, a potem modlimy się, żeby Bóg je pobłogosławił? Ale powinno być dokładnie odwrotnie. Powinniśmy modlić się o to, żeby Bóg wskazał nam drogę, którą powinniśmy kroczyć. A ta droga jest w Jego Słowie. Czy spędzamy czas przy Bożym Słowie, czy słuchamy tego, co Bóg nam mówi, czy nasłuchujemy tego, co Bóg chce nam powiedzieć? Jak to wygląda w naszym życiu? Jeżeli chcemy odnieść zwycięstwo nad liczbą jej imienia, nad tymi 6,
to musimy wejść na ten poziom kontaktu z Bogiem, na ten siódmy poziom, na ten poziom relacji z Bogiem, który symbolizuje ten siódmy dzień szabatu. Symbol społeczności, kontaktu z Bogiem, symbol uświęcenia. Bóg pragnie wypełnić nasze życie swoją obecnością. Pragnie wypełnić nasze życie swoim świętym duchem. Pragnie, aby Słowo Boże zajęło to pierwsze miejsce w naszym życiu. Żebyśmy Jego pytali przed podjęciem każdej decyzji, Jego pytali o radę i szukali odpowiedzi w Bożym Słowie. Bóg pragnie, abyśmy z tego szóstego poziomu weszli na ten siódmy poziom. Bo na tym siódmym poziomie i tylko na nim możemy odnieść pełne zwycięstwo nad liczbą jej imienia. Bestia będzie robiła wszystko, żebyście na ten poziom nie weszli, żebyśmy na ten poziom nie weszli, bo to dotyczy nas wszystkich. Tak? Kiedy człowiek podejmuje decyzję, żeby kroczyć za Bogiem, tak? Kiedy podejmuje na przykład decyzję o chrzcie, to do tego momentu czasami jest wszystko w porządku, tak? Ale kiedy podejmiecie decyzję o chrzcie, to nagle zaczyna się wszystko walić, tak? To nagle zrywają się w życiu takie sztormy, że człowiekowi nieraz wszystkiego się odechciewa, tak? Ale Bóg pragnie, abyśmy kroczyli Jego śladami, abyśmy zawsze w życiu wybierali Jego. Pamiętam też w swoim życiu, kiedy podejmowałem tą decyzję o tym, żeby iść za Bogiem, to dopóki chodziłem do zboru, to w miarę było wszystko w porządku. Ale kiedy mój ojciec dowiedział się, że przyjąłem chrzest, to najpierw powiedział, niech cię Bóg broni, jakbyś tam miał jeszcze raz pójść. Tak? A kiedy ja pomimo tego wszystkiego, pomimo całego tego przerażenia, które było we mnie, bo byłem wtedy jeszcze młodym człowiekiem, uzależnionym od rodziców, poszłem do zboru, to mój ojciec co prawda nie zastosował żadnej fizycznej kary, ale powiedział, od dzisiaj nie jesteś moim synem. Tak? I przez kilka lat, bodaj chyba 3 lata, w ogóle się do mnie nie odzywał. Mieszkaliśmy w jednym domu, w jednym mieszkaniu, ale mój ojciec przychodził koło mnie i nigdy do mnie się ani słowem nie odezwał. Nie? Kiedy podejmujemy decyzję, żeby kroczyć za Bogiem, Bóg wesprze nasze decyzje i da nam siłę i moc, żebyśmy poszli właściwą drogą. Tak, ale pamiętajmy, że zwycięstwo odniesiemy tylko wtedy, kiedy będziemy w tej relacji z Bogiem i kiedy wejdziemy na ten siódmy poziom naszego życia, kiedy Bóg stanie się centrum i pierwszą osobą w naszym życiu, osobą decyzyjną, osobą kierującą i osobą przez życie nas prowadzącą i wiodącą. Naszym zadaniem jest słuchać tego, co Bóg ma nam do powiedzenia, wsłuchiwać się w Jego głos. I tego zwycięstwa nad tą liczbą 666, liczbą człowieka, do tego wkroczenia na ten wyższy poziom relacji z Bogiem, życzę nam wszystkim. Amen. Chciałbym, abyśmy powstali do modlitwy. Nasz drogi Boże i Ojcze, pragniemy Tobie oddać chwałę z naszych serc. Pragniemy Ciebie uwielbić, wywyższyć, wysławiać, bo Ty jesteś Bogiem, który stworzył świat w ciągu 6 dni. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty stworzyłeś to wszystko dla nas, dla człowieka. Że, Boże, wszystko, co uczyniłeś, było bardzo dobre. Ale dziękujemy Ci, Panie, że ustanowiłeś również dzień szabatu, który jest symbolem szczególnej relacji z Tobą, szczególnego kontaktu z Tobą. Boże, dziękujemy Ci, że wskazałeś nam drogę na ten wyższy poziom, że wskazałeś nam drogę, że cel i sens naszego życia nie jest tylko w tych dobrach doczesnych, że sens i cel naszego życia nie jest tylko w sukcesie w tym życiu. Ale nasz cel i sens jest w Tobie.
wtedy, kiedy Ciebie uczynimy Królem i Panem naszego życia, kiedy Tobie powierzymy nasze życie i kiedy będziemy wsłuchiwać się w Twój głos i karmić się Twoim Słowem, Słowem, które pochodzi z Twoich ust. Pragniemy Cię, Boże, uwielbić i podziękować Tobie za to, że Ty wskazujesz nam swoją drogę w swoim Słowie. Pragniemy podziękować Tobie za stworzenie tego świata i dziękujemy Ci za Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Zbawiciela, którego Ty posłałeś, aby zbawić każdego z nas. I Boże, pragniemy Jego zaprosić do serca, do naszego życia, aby On był Królem i Panem, aby On wypełnił pustkę, która bez Ciebie jest w naszym życiu, żeby On był drogą do domu Ojca, do Ciebie. Boże, prosimy Ciebie, abyśmy zawsze pamiętali o tym i abyśmy zawsze ufali Tobie, że w Tobie możemy odnieść zwycięstwo w naszym życiu nad bestią, nad jej obrazem czy nad liczbą jej imienia. W Tobie jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Niech Tobie będzie cześć i chwała, uwielbienie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. Ja chciałbym podziękować w tym momencie wszystkim internautom za udział w naszym nabożeństwie, za to, że byliście z nami, że też słuchaliście Bożego Słowa. Jednocześnie zapraszamy wszystkich do udziału na żywo w naszych nabożeństwach. Ulica Zeylanda 11 w każdą sobotę o godzinie 9:30. Żegnamy Was i dziękujemy Wam za uwagę i niech Was Bóg błogosławi. Amen. Wzmacniaj wiarę, rozwijaj relacje z Bogiem, inspiruj się rzeczywistymi doświadczeniami i dziel się swoimi ku zbudowaniu innych. Pokaż swoim życiem, że z Bogiem żyje się lepiej. Jeśli jesteś chrześcijaninem albo szukasz drogi do Boga, koniecznie subskrybuj podcast Z Bogiem Lepiej. Szukaj nas na platformach Spotify, Google Podcasts oraz YouTube. Poznawajmy Boga razem.